Jak robią króliczki? Gdzie są króliczki? Tutaj. A czego te króliczki się boją? To jest jasne. Ten słodziak nazywa się Declan. Jest bohaterem książki Króliczki wydawnictwa Czytam. I dzisiaj właśnie o tej książce będę mówiła. To jest historia o Declanie, czyli takim milutkim, słodziutkim potworku, który wita się z drzewkiem, z chmurkami, z konarami, z ślimakami, ze wszystkim, co widzi dookoła. I nagle na swej drodze spotyka króliczki. I jest nimi zafascynowany, zachwycony i chce je przytulić, chce się z nimi też przywitać, a króliczki uciekają. Króliczki uciekają, są przerażone, bo widzą wielkiego potwora. Ich zdaniem Declan, ten z zębami, z rogami, no nie wygląda za bardzo przyjacielsko. Tak zaczyna się nasza historia. Będę Wam zdradzać dalszej fabuły. Ta książeczka ma na pewno trzy takie fajne tematy do omówienia z dzieckiem. Po pierwsze, możemy porozmawiać na podstawie tej książki o emocjach. Strach, radość i zaniepokojenie, przerażenie. To są emocje, które się tutaj na pewno pojawiają. Drugi temat to jest przyjaźń, to jest no, porozmawiać z dzieckiem na pewno o kontaktach międzyludzkich. Trzeci temat, często widzę, zresztą moje też mają takie zachowanie, że jak widzą jakiegoś kotka, pieska, to już biegną, żeby pogłaskać, żeby się przywitać, żeby tutaj dotknąć. I poruszanie tego tematu oswajania się z przyrodą, oswajania się i jak powinniśmy to zrobić, żeby z drugiej strony nie wzbudzić przerażenia, jakiegoś właśnie strachu, agresji. Ja miałam taką sytuację, że ja kiedyś jak byłam mała, podbiegłam do pieska, bo chciałam właśnie przytulić, bo chciałam pogłaskać, no i pies niestety zareagował niezbyt przyjemnie, więc tutaj to jest dobry taka podkładka pod to, żeby porozmawiać z dzieckiem o takich dosyć trudnych tematach. To jest książeczka dla 2-3-letniego dziecka, tak mi się wydaje, że to jest taki najlepszy wiek na tę książkę. Natomiast moja Lili starsza też bardzo dobrze się bawi przy czytaniu. Natomiast Róża, właśnie ta 3-letnia, jest tak oczarowana, że przez ostatnie dni chce cały czas czytać tylko to. I ona chce znowu od początku i mogłybyśmy tak czytać w nieskończoność. I ja już się tak zastanawiam, ale co on, jak przecież już przeczytałyśmy, tak? Ja już wszystko wiem, Lili też już wszystko zna, już. A ona jeszcze chce i odkrywa nowe rzeczy. Zresztą tutaj jeszcze, Wam zaraz pokażę, są takie fajne strony, na których mamy poukrywane króliczki. Róża jest po prostu zafascynowana w poszukiwaniu, gdzie znajdują się króliczki. Też jest fajny taki element, ale to taki troszeczkę dla starszych dzieci. Kiedy to nasz główny bohater krzyczy króliczki, króliczki, to słowo króliczki możemy powiedzieć z inną intonacją i ono już co innego znaczy. Mamy inny odbiór, inne emocje i tu możemy z dzieckiem również ćwiczyć te rzeczy. Jeśli chodzi o wykonanie tej książki, to okładka jest liska, jest twarda. A strony tej książeczki są również takie śliskie, bardzo przyjemne. Rozmiar też tej książki jest taka duża, porządna książka, całkiem nieźle zszyta, więc tutaj nie sądzę, żeby był jakiś problem, że ta książka się rozwali. Jeśli chodzi o grafikę, to powiem Wam, że mnie oczarował właśnie ten Declan tutaj, ten stworek. On jest naprawdę taki słodziutki i bardzo fajnie jest tutaj namalowany. Króliczki, powiem szczerze, mnie mniej oczarowały. No piękne, zobaczcie tutaj takie elementy, o na przykład ślimaczek, rozbrajający, więc niektóre zwierzątka są naprawdę ślicznie zrobione. Przeczytałam gdzieś,
że ta książka, ktoś poświęcił czas i przejrzał, że ta książka ma 50 słów. Więc ja podejrzewam, że niedługo całą książeczkę będę znała na pamięć. Pamiętajcie o tych wszystkich tam lajkach, subskrypcjach i tak dalej. I widzimy się w kolejnym odcinku. Róża, o czym dzisiaj będziemy czytać? Chiszka. Witaj drzewo. Witajcie chmurki. Witaj motylku. Witajcie. Króliczki. Króliczki, 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 króliczki. Króliczki? Gdzie są króliczki? Tutaj, 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 tutaj. Króliczki. Widać te króliczki? Nie. Nie widzi króliczków? Nie. Króliczki. Nie ma króliczków. Witaj, Ksiaczku. Witaj, Pniaczku. Witaj, Kamyczku. Witaj, Ślimaku. Dziękuję bardzo. Pa, pa.